Obecnie ruch odbywa się poboczem bądź drogą, więc chyba wszyscy się zgodzą, że ścieżka pieszo-rowerowa z Leszna do Wilkowic przyda się, by poprawić bezpieczeństwo. Dziś gotowa jest ścieżka rowerowa od ulicy Spółdzielczej do przejazdu kolejowego, ale wciąż brak odcinka w kierunku samych Wilkowic. Trwają prace projektowe związane nie tylko z budową ścieżki rowerowej, ale też modernizacją samej jezdni, która dziś jest w kiepskim stanie, tłumaczy Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. A ścieżka łącząca Leszno z Wilkowicami jest niezbędna. Dziś ruch, czy to pieszy, czy rowerowy, odbywa się poboczem lub też drogą, co z pewnością nie jest bezpieczne. Dlatego chcemy podjąć szybkie działania, dodaje Kaźmierczak. Ścieżka, która powstała, ma 340 metrów, jest szeroka na ponad 2 metry. Koszt zadania to 25 tysięcy złotych.